Witam serdecznie, jestem Senek, to jest Darkest Dungeon. Kolejna wyprawa, tym razem idę na pierwszą wyprawę na poziomie 5. Będzie to od razu pojedynek z bossem, a przynajmniej będę próbował pokonać wiedźmę. Mam team po prostu uber zajebistych killerów, że tak powiem. Naprawdę nieźle wyposażeni, dobrze wylewelowani bohaterowie. Mamy tak, arbalestra, czyli kuszniczkę, kapłankę, hienę cmentarną i awanturniczkę. To jest taki build, który... No każdy z tych bohaterów jest w stanie atakować dystansowo, więc no oni są... do tego taki skład, żeby po prostu atakować... Nie bić w ten śmieszny kocioł, tylko po prostu atakować bezpośrednio wiedźmę, która się chowa za tym kotłem. No troszkę mało HP ma ta moja hiena, poza tym jest na 4. poziomie. Cała reszta ekipy jest już na 5. poziomie, no mają jakieś przyzwoite statystyki. Zaraz, czy ja... Nie mogę ją upgrade'ować broni? Mogę. Za 4000! To miodnie, ej. To kupimy im broń. Za 4000. Tej pani też kupimy. Zaraz, jak to jest? Między 7 a 16. Wow! Na bogato. No i zostaje nasza hiena, której nie możemy kupić jeszcze. Więc no, zostało mi 9000 złota, zabawnie. Wydałem naprawdę masę hajsu na tą wiedźmę na tym 5. poziomie. Więc po prostu mistrzostwo świata, coś mi się widzi, że to będzie. Przynajmniej mam takie przeczucie po prostu. Okej, lecimy. Misja to jest, kurczę, średnia. Z jednym obozowiskiem. Knieja. Co ja tu chcę? Odtrutki. Na pewno odtrutki jakieś. Zioła za 4. No trutki, nie wiem ile, 4 też. Bandaże. Wziąłem sobie 5 bandaży. Całe jedzonko wykupimy, czemu nie? Trochę pochodni. Myślę, że tyle. No i dobra, styknie chyba. Zostałem 5000 złota, zabawnie. Naprawdę sporo hajsu wydałem na upgrade'owanie tych ludków. Co ja mam? 4 razy zioła, 4 razy serum, 5 razy bandaż, 1 łopata. Myślę, że wezmę drugą łopatę. Okej, czy ekipa jest wyposażona i tak dalej? Kontra człowiek, bo ona jest człowiekiem. Dobra, mam sporo przedmiotów, które obniżają stres. Na przykład Helionka ma aż 2 przedmioty, które obniżają stres tak naprawdę. Oczywiście czempionka, znaczy kapłanka ma 2 przedmioty, które leczą i przy okazji jeszcze obniżają stres. To jest minus 10% obrażeń od stresu. No dobra, już tyle, jeżeli chodzi o omówienie tej ekipy, lecimy. As time wore on, her wild policy of self-experimentation grew intolerable. She quaffed all manner of strange fungi, herbs and concoctions. Intent on gaining some insight into the horror we both knew to be growing beneath us. The change in her was appalling, and no longer able to stomach it, I sent her to live in the Weald, where her wildness would be welcomed. Okay, to tyle, jeżeli chodzi o narratora. Zaczynamy zabawę. Method in the wild corruption here. Nie wiem, czy tutaj się wybierać, czy olać, to pewnie tutaj nie będzie. Dobra, oleje, to pójdziemy sobie tędy. Cudownie, już się muszę przekopać na dzień dobry. A victim to the spreading corruption. Malformed. Tutaj można by zadziałać z czymś takim. Jak odtrutka, czy to jest serum? Boże, serio? No dobra, to jest pierwsza misja na 5. poziomie, więc zaraz zobaczymy, jakich mam przeciwników. 21 punktów zdrowia ten krab ma. 6. Oh my fucking god, krwawienie. 3 na 3 rundy. Okej. To miodnie. To miodnie. Między 6 a 14, a SAOE to będzie pewnie 4 a 9. Dobra, zróbmy tak toporkiem w głowę i tyle w temacie. I ten pies dalej żyje. Oh my fucking god. Może ona też się okaże odporna. Krwawienie, uwaga. 6! Ej, no to spoko. Pierwszy bandaż mówi do widzenia. I teraz tak, wyrok na kimś tutaj. Ok,
Krytyk, unik, bazowe, pochodnia. No wyrok chyba. Let's go. Falls, a faint hope. Do widzenia. Boże, ona ile ma? Dobra, ona przeżyje z tym jeszcze chyba. Mi się wydaje. Ile to będzie? Więc 4 a 8? Między 7 a 16. Dobra, zróbmy tak. Wściekły pocznik. Unik, oh yeah. Kolejny unik. Krwawiondo. 3 na 3. Super partia. Kolejne krwawienie, no Chryste. Unik. Tia. Za 7. Tutaj szału nie ma, że tak powiem. To zrobimy coś takiego, to jest między 4 a 8. I jeszcze krytyk. Okej, no to ta pani dźwięknie z wyroku. Wyleczy się za 7, cudownie. Krytyk! Pewnie! Na 5 rund. Nie no, naprawdę? Krytyk? Przynajmniej tu za chwilę będą porobieni na dzień dobry, pierwszy pojedynek. Są jakieś jaja dosłownie. Dobra, tak, żegnam. Ile on ma? 6 liczników na 5 rund? Are you fucking serious? To trzeba bandaże po więcej było wziąć z sobą. To trzeba zaplątać. I unik. I się nie wyleczyła, też zajebiście. Też zajebiście. Dobra, jednak, jacy porobieni. Okej, okay, ten ma 3 liczniki na 4 rundy. Dobra, zawiążmy się bandażami. Ona przeżyje jeszcze. Sprawdźmy, co tutaj się kryje. Naprawdę? No mam nadzieję, że więcej piesełków nie spotkam na swojej drodze. Bo oni specjalnie mi odpowiadają. Dobra, ciśniemy dalej. Może znowu psy? No come on, serio? Ile to jest damage? Między 7 a 16. Krytek może być, nie obrażać. Może te psy, unik, może kamanek, krwawienie. 3 na 3, super partia. Oznaczono. Dobra, temu pieskowi trzeba podziękować. Na koniec będzie tak trafiać, to ja pierdziela. Mistrzostwo świata będzie. Tące kadzidło. No fajnie, 4 punkty trucizny na 3 rundy. No, miodzio. Za 11. Szczekana za 12, czy coś innego. Kilofu. No i co teraz, leczyć się, czy nie? Ja musiał healnąć się chyba. Na przykład ją. To healowanie to takie biedne, że masakra. No i teraz tak. I ona znowu tu będzie mnie mogła czymś zaatakować. Pytanie, czy ona znowu też kadzidło żyje. Ile ona ma? 3 na 3 rundy. Świetnie. Wyleczyć ją czy nie? 12, no dobra. Super partia. Zobaczymy, kto będzie miał pierwszy ruch. Ona, no zajebiście. Stres, no dobra. Przeżyję. Z stresem. Do widzenia. Ok, jakiś hajs. Tego nie potrzebuję. Dobra, idziemy. Pochodnia, cudownie. Ile mi to jeszcze stało? No ma 1. Ta ma z kolei też jeden, tylko że ma 4 liczniki trucizny na jedną rundę. No zajebiście. Waga, jakaś ekipa? Nie? No fajnie, są zmasakrowani, nie powiem. No przejdziemy się tutaj. Okej, okay. Tego nie potrzebuję, odpalmy sobie. Coś takiego i idziemy. Twardo.
Nie no, naprawdę? Mechanical hazards. Dobra, stres. Possessed by evil intent. Jeszcze jakiś debuff ona dostaje. Odpalimy sobie, kurczę, pochodnie. Ekipa jakaś? Nope. Bez ekipy. Pogwizduje. No to super, niech sobie pogwizduje. Bandaże. I co to ukradła? No nie, bandaże, come on, serio? Cruel machinations spring to life with a singular purpose. Worek jest pusty. No come on, serio, bandaże. Przecież tu by się przydały w cholerę. No dobra, nie ma przynajmniej tych chorych psów, Jezus Maria. Ale ten typ też nie jest najlepszy. Szczerze mówiąc, przy tej ilości zdrowia, którą mam. No 12, no to tak szału nie ma, że tak powiem. Nie wiem, czy trzeba było ich leczyć jakoś tutaj. Z 5, 11. 11, cudownie. Okej, tak. No i uwaga. 35? Okej, man. The true test. Hold fast or expire. No może tam byś została na swoim miejscu, ja bym się nie obraził, słuchaj. Robimy doskok. O ile ona się przesunie? Dwa w przód, albo aż będzie z przodu. Dobra, niech leci do przodu. Nie, naprawdę, zaraza. Come on, dajesz jakieś krytyka. No dobra, tą trzeba leczyć. Nie ma opcji. Na 12. O, szału tutaj nie ma z tym leczeniem. Za 18. Zaraza, ile? 8 na 3 rundy! Uhuhu. To super partia. Płytek za 21, nie. Okej, co tu lubi orzeszki? Nie, no come on, unik. Ją trzeba wyleczyć czymś takim. Ile on ma? 14 HP. 10! Are you fucking kidding me? Dobra, tak, bye. I coś tu jeszcze trzeba będzie obóz odbić, bo zaczyna się lekka masakra. Stres, cudownie, za chwilę jej odwali. Chmura ucieczki. Zaraza, no cudownie. Za 11 w tym badzie. Ile ona ma? 3 na 3 rundy. A HP? Ile jej zostało? 7. 3 na 2 rundy, zostanie 1 HP. Ile ona może zabić to? Teoretycznie tak. Dobra, chilniemy ją. O, Jesus! Dosłownie mistrzostwo świata. Spoko loko, i co, wariuje? Tak, pewnie. Irracjonalność, no to będzie zabawnie. Na 16. Spróbujmy ją wyhealować za 4. Na bogato. Teraz ona wszystkich może leczyć tylko? Zajebiście. Krytyk za 10. No, spoko. Pokojące inwokacje. 21 stresu tylko. Przytankowała. To malutko. Co to jest dla niej? 10 i bye bye. Świetnie. Co mi się tu przyda? Tego nie chcę. Weźmiemy tak, tak. Woda to też mogę wziąć z sobą. Niech ta pani to tworzy. To pułapka. No super, to teraz tak. Wypadałoby. O, zwiat się przyda.
Come on, pokaż gdzie ta baba jest. Coś czuję, no tak, trzeba będzie tędy pójść i ona będzie pewnie tutaj. Olać te bitwy, tylko tutaj uderzyć. Dobra, to odpalimy sobie obozowisko, bo oni są i tak masakrowani. Gathered close in tenuous firelight and uneasy companionship. No i co? Odstresować nie ma kogo. Leczenie 15. Obrażenie od stresu leczy. No ta już tak zwariowała. No serio? Ja uwielbiam takie miskliki. Leczenie, czy ja mam leczenie? Coś takiego. Wow, z tym leczeniem to było grubo. Tylko stres, come on. Ma jakieś leczenie? Jeden kompan, 30 leczenie. To moje krwawienie. No i na kogo? Ona musiałaby na siebie to wziąć i tak. To jest za ile? Za 3. Dobra, wlećmy ją. No spoko, całkiem fajne leczenie. Szybkość. Stres. Zmniejszmy jej stres w takim razie. Jeśli da radę. Obniża stres, wszyscy kompanie się zwiększa stres o 7, zwiększa stres o 15. Wow, ekstra. 3 punkty. Szybkość 4 walki. Dobra, weźmiemy sobie buffa. W takim razie. Można dać jej coś przekąsić. Tej ziomalce też. No i odpoczywamy. Tylko bez zasadzki, proszę. Okej. A blazing star is born. Weź, ogarnij się, na litość boską. Dobra, tak, 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 wszystko ustawione. Chyba tak. Co ona to jeszcze ma? Do zarazy, do krwawienia, odporność, oh fuck it, to będzie zabawnie z nią. Naprawdę. Już to widzę. Dobra, lecimy tędy. Oby tylko tutaj jakaś słaba ekipa była. Słaba ekipa. Boże, ten kret. No i pieseł w nią, oczywiście krwawienie na dzień dobry. Zajebiaszczo. A nie, to nie było. No dobra, to spoko. Wyrok. Żegnam. Piesełka. Z wyrokiem. Ja mam odporność na krwawienie. 65. Bada. Co ona tam wala za maniana? Co to za cholerstwo będzie? A, no spoko. Wszystkich pomieszało. Ja to zajebiście. Dajesz do przodu z tym czymś. Może być wyrok, zadyszkę. Chyba 9 też do przodu pojedziesz. Problem jest taki, że debuffa dostanie. A za 9? Co to będzie? Dziwna. Odporna, nie wierzę. Gdzie to zapisać? Za 14. Buffik leciutki. I co nam ma zrobić? Wyrok. Za 9. Krytyk za 14. Fajnie. Uwaga, 27 tylko. No to luz. No to spoko loko. Wszystko jest pod kontrolą. No tak naprawdę. 9. Krwawienie. Ej, no fajnie, krwawienie. Okej, ją trzeba chyba wyleczyć. Tak coś mi się widzi. Co ona zrobiła? Odstraszyła się. Monstrous size has no intrinsic merit. Dobra, weźmiemy to sobie. Inordinate exsanguination be considered a virtue. Czyli tak. Jesus. I tak. No i teraz co? Trzeba ją podkarmić, jak cudownie. Po prostu zajebioza. 1/3 energii. Damy jej to. Co ma to za buffik? Odporność na zarazę, odporność na krwawienie. Na 3 rundy. Serio? Na 3 rundy? Wolałbym na kilka walk. Drzewo? No drzewo otworzymy, ale bez serum, bo serum mi się przyda do leczenia po prostu tych ludzi. Nic tam nie ma, cudownie.
Tu lecimy dalej. Uwaga. Może jakieś zaskoczenie na typa? No okej, okay, na szczęście nie ma tego typa z gałęzią, Chryste. Przynajmniej. 5-11. 39 HP, ładnie. Niepokojące inwokacje. No tutaj też może być problem z tym stresem. Bo ją targetują, Chryste. Nie wiem, co szczerze, że to się ma jakoś porobić. Tak. The way is lit. The path is clear. You require only the strength to follow it. Sześć. 2-5, no zajebiście. Może targetować na początek. Krapiszcza. 14. Oh yeah. 13. Nie no, spoko. Przeczekaj. Jeszcze ona stwierdziła przeczekaj, tak pan. Co się będzie przemęczać, nie? Oh my fucking god, dosłownie, serio? Weź tam zostań, ja pierdolę. No nie mogę się jej zabić, serio. Dobra, pa pa. Naprawdę jest irracjonalna. Pomiędzy 2 a 4. Pomiędzy 4 a 8 też zajebiście. 8. Niesamowita sprawa. 17. Nie, to jest jakaś kpina. Jak ja mam ich wyleczyć? Come on, przecież to jest gibie. Mogę się stąd wynieść. Po prostu. Co ta ziomalka z odwali tutaj za manianę? Się tylko pytam. Unik! To zajebiście. The light, the promise of safety. Śmiertelny cios! Bingo! Proszę państwa, oh yeah! Tego trzeba było. Zaraza. Injury and despondence set the stage for heroism. Sporna. Or cowardice. Porób ten badziew w końcu, ja pierdoła. I to helionka padła. Fuck this bullshit dosłownie. Satwa! Mocarz, po prostu mocarz. Jeszcze jak ona mi jakieś... Nie no, w ogóle masakra. Śmiertelny cios! More ashes. Are you fucking serious? More disappointment. Zabij to, ja pierdolę! Po prostu weź to i zabij! Zgładź, kurwa, zabij, cokolwiek! Zaraza. Oh my god, kurwa. Wszystkich stracę. Oh fuck this bullshit! Jaka jazda. Lota śmierci, uwaga! Spadam. Dobra, co ja mówię, do widzenia? No tutaj będę się musiał grubo zastanowić, co dalej robić. Hmm, 4000. To fajowo. To wyjścia, po prostu, co za misja. Curiosity, interest and obsession. Mile markers on my road to damnation. Kogo mogę zrekrutować? Nie ma Helionki, jest zwiadowca. Świetnie, mogę dwóch zrekrutować. Tylko kogo? Zwiadowcę? Nie wiem. Nic, będę się musiał zastanowić. A co, uciekłem i straciłem te przedmioty jeszcze. O Boże. Po prostu, o Boże. Nie no, bo ja nie wygrał nawet z tym jednym. On jest ma taką ochronę, że to nie ma opcji, żebym ja po prostu wygrał.
To za cholerę bym tego nie zrobił, więc to trzeba było i tak uciekać, abym stracił wszystkich. Dobra, ja będę kończył. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. No, na razie, hej.